Witajcie, dzisiaj na prośbę koledzy z Army Shopu wykonają instruktaż prawidłowego założenia i wiązania butów. Wzór 919. No więc mamy nowiutkie parę butów, jak widać, stan magazynowy. Aby je prawidłowo zasznurować, należy. Pokazuję i objaśniam. Bierzemy sznurowadło, składamy je na pół. Następnie, centralnie w połowie, robimy sobie mały węzełek. Co spowoduje, że to sznurowadło nie będzie latało w przelotkach. Wplatamy ładnie w buciki. Jest? Jest. Sznurujemy cały but od początku do końca. Po przesznurowaniu na końcu sznurowadeł robimy malutkie węzełki. Jeden i drugi. Analogowo postępujemy z drugim butem. Składamy na pół węzełek. Sznurowanie, jak widać, sznurowadło nie lata dalej niż powinno. Dokładnie. Normalnie mógłbyś z tego normę zrobić. Na sznurowanie buta na czas? A jak? W sztabie by się ucieszyli, że zaś jakieś mało interesujące zajęcie wprowadzone. A ile kasy by wzięli za pomysł racjonalizatorski? Kurde. Tylko kto by to pokazywał i objaśniał? Pewnie jakiś młody kapra by się uczył. Plan pracy, załączniki, konspekt na sznurowanie butu. Kiedy beton wejdzie zbyt mocno. Jak widać, buty mamy przygotowane do założenia. Teraz na własnym przykładzie pokażę Wam, po co to wszystko jest. Dobra, jest. Mamy but na nodze, widzicie? Węzełki blokują sznurowadło. Wiążemy go. Zaciągamy. I ładnie robimy kokardkę. I żeby Wam jakiś kapral czy upierdliwy sierżant nie upierdolił lądu, widzicie, węzełki blokują uszy. A żeby nic nie wisiało, uszy zawijamy za palec i chowamy. Nic z buta nie wystaje. Teraz, żeby szybko go rozwiązać, łapiemy za węzełki i rozciągamy. Można buta zdjąć. Jak widzicie, sznurowadło zostaje w przelotce. Dokładnie. Tyle w temacie. I ode mnie jeszcze pamiętajcie, buty zawsze zakładacie na stojąco, kiedy to noga wypełnia but, a nie odwrotnie. Wtedy szansa na obtarcia jest mniejsza i pamiętajcie, dobór skarpet też jest ważny. Dzięki Aksu za instruktaż. Zapraszamy do sklepu militarnego Army Shop w Bielsku. Pozdrawiamy.